Rybniccy policjanci zapobiegli tragedii. Prawie 2 godziny funkcjonariusze poszukiwali wczoraj w nocy 76-latka, który pozostawił list pożegnalny i wyszedł z domu z zamiarem popełnienia samobójstwa. Mężczyzna został odnaleziony tuż przed północą w Zaroślach w rejonie ulicy Wandy. Przyczyną desperackiego czynu mężczyzny była zdiagnozowana choroba. O całym zdarzeniu opowie rzecznik rybnickich policjantów Aleksandra Nowara. Wczoraj około godziny 22 do komendy rybnickiej zgłosiła się rodzina 76-latka z Nowin. I zaniepokojona, zrozpaczona, że ojciec wyszedł z domu, zostawiając list pożegnalny, twierdząc, że chce popełnić samobójstwo. Natychmiast w ten rejon zostały wysłane patrole, które były w terenie. Zaczęliśmy szukać tego mężczyzny. Było już bardzo ciemno, więc te poszukiwania były trudne. Natomiast znaleźliśmy świadka, który stwierdził, że poszedł w kierunku lasu na ulicy Budowlanych. Tam te poszukiwania nadal trwały. Znaleźliśmy w końcu tego mężczyznę w zaroślach. Był pod wpływem alkoholu, prawdopodobnie dla odwagi wypił sobie alkohol i to też mogło zapobiec temu, że nie zdążył jeszcze popełnić samobójstwa. Miał zamiar się powiesić.